Siemanko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj odcineczek zbity rzucakami do gildii, która zabiła mnie na live'ie. W nogach taka mała zemsta. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Także ty mordeczko pewnie już otrzymałeś premkę albo otrzymasz w jakimś bliskim czasie. Jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, to musicie zostawić tej subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam was także do brania udziału w akcjach charytatywnych. Moja wpłata z ostatniego live'a wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, także linki do akcji charytatywnych znajdziecie w opisie, pamiętajcie o tym. Chciałbym tutaj także podziękować graczowi o niku Andrzej, który wysłał mi ostatnio na live'ie dotację prawie 900 zł, także dzięki stary. I pozdrawiam osoby, które dawały mi temki na ostatnich live'ach, oni wyświetlają się w tym momencie na ekranie, także dzięki wszystkim. No i co, ja już was zapraszam do oglądania tego odcinka, także pozdro, no i do oglądania, yo! Generalnie to zapraszam was jeszcze na kanał Freshiego, link do niego w opisie, także dzięki Freshi za te zajebiste wstawki. Dajcie mu po prostu suba, łapkę w górę i dzwoneczki pod filmami, także do oglądania tego odcinka, a teksturpaka będziecie mieli na 2000 łapek w górę pod tym odcinkiem, także pozdro i jeszcze raz do oglądania. Jestem generalnie tutaj już pod gilią KRTS. Jest to gilia, która ostatnio mnie zabiła w nogach, więc postanowiłem, że po prostu im się odwdzięczę. I teraz to ja im przebiję kuboi ten odcinek, tak jak obiecałem. Przygotowałem sobie tutaj ponad stak rzucaków, więc bierzemy sobie tutaj do eku. No myślę 32 rzucaki i od razu tam wbijamy na YOLO. Z tego co widzę, oni tutaj nie mają żadnego strędzika na kuboi, więc szkoda. Ale ten żuwik, dobra, mają tutaj jakiś żuwik. Tam chyba typek kopie nawku nawet. I tutaj ziomeczki sobie kopią nawku, jakiś Kacper i Limak, więc no, wbijamy do nich do kuboida. Mam nadzieję, że oni tego kuboida zbyt mocno zabezpieczonego nie mają, także po prostu ta wbita poszła dosyć szybko i po prostu zajebiście po prostu by było właśnie gdybym wbił na tych typów, co sobie kopią na awku. Widzicie, oni sobie to kopią na awku, taka zemsta po prostu. Będziecie pytali, zombie, czemu jesz koksy? A właśnie koks jem z tego powodu, że po prostu gdyby jakiś typeczek od nich w razie wód tepnął na bazę czy coś w tym stylu, żebym miał tutaj przewagę w tej regence, więc bierzemy te rzucaki i wbijamy sobie szybciutko do nich do kubu. Idzie to całkiem sprawnie, bo oni tutaj nie mają żadnego obsydianu, a ziomek kopie cały czas na awku, więc no mam nadzieję, że uda mi się po prostu tego typa zabić na awku, taka kurde zemsta, no bo oni mogą mnie zabijać w nogach, to ja im mogę kurde przybijać kuboid, kiedy oni sobie te kopią na awku. No co ja się będę pierdzielił, że tak powiem, co ja się będę pierdzielił. Pytanie, czy ten drugi ziomek też kopie na awku, z tego co mi się wydaje, on też kopie na awku, ten drugi ziomeczek z tej gildii. Więc co, szybki rzucak i lecimy. Z tego co tutaj, no właśnie, tu już się zaczął obsydian. Mam nadzieję, że to jest tylko taki jednokratkowy obsydian. Tak, to jest jednokratkowy obsydian. Na razie wbita idzie, kurde, po mojej myśli, tak jakbym chciał po prostu. Więc jest wszystko w porządku, dobra. Jest tutaj ten Kacper. On sobie na pewno kill-offy naprawia i tak dalej. A my już tutaj jesteśmy po prostu przy jego stołnierce. Fajnie, bo gdyby mnie teraz jakoś ten typeczek tutaj po prostu podkopał. Dobra, nie podkopię mnie, ale sobie kupuję tutaj na szybkości strężyka. Okej, kupujemy strężyka. Dobra. Okej, jeszcze muszę tutaj wbić, kurde felek. Myślałem, że już mi tutaj może uda się jakoś rozwalić ten kuboid, w sensie tą stoniarkę, bo to jest stoniarka zapewne, że mógł tam wbić, dobra. Rozwalaj mi to niestety po jednej kratce, to może mi teraz bardziej jakoś rozwali. No fajnie, bo gdyby mi to bardziej rozwaliło, włączę sobie tutaj w ogóle muzyczkę, bo przyciszyłem na sam wstęp. I okej, wbijamy. I dobra, jesteśmy już kratkę pewnie pod nim, więc jedź, zemsta będzie słodka, że tak powiem. Oni zabili Ali w nogach, to ja sobie typa zabiję nawku, bo w sumie czemu by nie. Także o, szybko jeszcze ten ziomeczek sobie zginął. Tam jest następny typeczek, tylko właśnie nie wiem, czy to jest jakieś połączenie między tymi pokojami. Mam nadzieję, że to jakieś połączenie jest. Ale póki co, ja po prostu sobie zrobię tak. Rzucę sobie tutaj rzucaczka i zobaczymy, co ten typek miał tutaj w tym pokoju. Czy pewnie miał jakieś tutaj duże... O! Nie, myślałem, a już myślałem, chciałem powiedzieć, o, że tu jest jakieś połączenie między tymi pokojami. Ale niestety nie jest, ale kurde, patrzcie, ile tu mają tych wszystkich skrzynek, ja pierdzielę. Czy są tu jakieś emeraldy? Nic tu nie ma. Kurde, nic tu żadnych emeraldów nie ma, czyli ten typek chyba poszedł kopać nawka niedawno temu. Mnie to bardzo martwi, ale to jest jakiś pokój, no niestety na dragonie teraz nie można rozkopywać sobie ścian i tak dalej, więc muszę tutaj rzucić rzucaka, żeby sprawdzić, co tam jest obok. Jest tutaj skrzynka! I tu jest pełno setów, ja pierdzielę, ile to jest itemów i tego, wow, ile to jest w ogóle żelaza. O ja pierdzielę, ile to jest itemów. O kurde felek, dobra, ja odłożę tutaj wszystkie moje itemy tutaj do tej skrzyneczki, aby weźmy sobie strzałę i po prostu to żelazo i wszystko posprzedaję. Dobra, to mi nie jest potrzebne, więc robimy sobie tak. Bierzemy żelazo i to wszystko sprzedajemy, tak, o, od razu, co ja się będę pierdzielił. Wszyscy mi mówią, zombie, jak się wbijasz, to sprzedawaj, także robimy sklep i sobie sprzedajemy od razu tutaj, nie kup, tylko sprzedaj. Będę po prostu sprzedawał to żelazo, bo myślę, że pamiętacie, jak robicie wbito, to sprzedawajcie te itemy ze skrzynek, bo to jest chyba najbardziej po prostu opłacalne, więc jest pierwsza skrzynka itemów z żelaza. No to kurde, takie żelazo tak średnio na razie, ale
Ale no wiecie, na jakiś zawsze sprzedaż czy coś w tym stylu będzie mega w porządku, więc po prostu sobie odsprzedajemy na szybkości. Jest tego dużo, więc chwilę mi to zajmie. Jeśli nie zostawiliście jeszcze suba na moim kanale, to możecie zostawić właśnie subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem w tym momencie. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie hashtag Cox, pomoże wam to w wygraniu Minecrafta Premium. Myślę, że tak, więc napiszcie hashtag Cox w komentarzu po prostu i będzie wtedy w porządku. Jest tutaj też pełno setów, dobra, ja tutaj posprzedaję sobie także te seciki, bo w sumie czemu by nie. Dobra, sprzedaj itemy i sprzedamy sobie seciki tutaj, o, elegancko, sprzedamy seciki. W sumie te moje sety też mogę sprzedać, ja mam całkiem sporo setów, więc posprzedaję sobie te seciki. Nie potrzebuję setów, ale zawsze wiecie, jakiś hajsik się przyda, także jest elegancko. Dobra, tu nic nie ma, tu jest aby jakiś czy jest to jakiś kill of szybkości? Żadnego kill of szybkości nie ma. 5 wujek graczy nie będę sprzedał i tu są kolejne sety, więc sobie te seciki po prostu elegancko posprzedajemy, aby zostawić sobie tutaj jednego secika, o, tego. A resztę po prostu można sprzedać, czyli tak, sklep, szybko sprzedajemy seta jednego, drugie tutaj części seta i jeszcze tutaj budki, także jest elegancko. Dobra, bierzemy sobie teraz to odkładamy i będzie elegancko, także... O! Jest kill of szybkości i to właśnie chciałem, dobra, tu są chyba itemki jakiegoś typa, który zginął, więc jest w porządku, kill of 6 czy to, dobra, pasuje. Czy coś jest tutaj w tych skrzynkach jest? O, jest kolejny kill of szybkości, dobra, już mi się podoba, jak są kill of szybkości, to jest mega w porządku, o to mi właśnie chodziło. Ja im te skrzynki rozwalę, ja na tą gilią powiem tak, nie będę się tutaj, gdyby mi nie zabijali w nogach, to może bym mi tej itemy pozostawiał, tu jest TNT. O, TNT jest, to ja sobie to przerobię na rzucaki. To ja sobie w takim razie TNT przerobię na rzucaki, bo to będzie akurat w porządku, tak? Bo rzucak mi się przyda, żeby właśnie im rozwalić tą skrzyneczkę, hehe. Więc wiecie, akurat jeden spoko rzucak. Dobra, czy było też jakieś TNT? Jest, będę miał jeszcze na jednego rzucaka, więc jest w porządku. No i po prostu sobie craftujemy tego rzucaka i zaraz rzucimy sobie, rozwaliło mu te skrzynki. Kurde, było mnie zabijać w nogach, hachmsko mnie zabili w nogach. Obiecałem na live, że po prostu nagram odcinek na wbicie do tej gili, zapisane sekordy. I tak właśnie jest nagrany odcinek. Dobra, nie wiem. Ktoś mi tutaj pisze na PW. Pełno tutaj jest obsydianu. Wiecie co, nie chcę mi się sprzedawać tego obsydianu. Szczerze wam powiem, że nie chcę mi się posprzedawać tego obsydianu. Ale żelazo ja sobie wezmę. Bo może mi się przydać i po prostu sobie gdzieś po tym, poza nagraniem po prostu sprzedaję to żelazo. A nie chciałbym marnować czasu na odcinku właśnie, więc pyk, wrzucimy sobie to żelazo tutaj. Złoto nie potrzebuję i co? I może tyle, że mogę rozwalić mu ten pokój. Tak, o, jeden, drugi rzucak i rozwalamy mu ten pokój. Tak, o, za to, że mnie zabili w nogach. Jeszcze raz, co ja się będę pierdzielił, że tak powiem, nie? Tak, o, lecimy z buta od razu tam. Się będę pierdzielił z typami, nie? Było po prostu mnie nie zabijać w nogach i tyle, chamsko, tak wiecie, zabili mnie w nogach, no to ja ich po prostu, ja im rozwalę kuboid. Dobra, tu rozwaliło ten skrzynki. Dobra, jeszcze tutaj rzucę jednego i dwa rzucaki, żeby te im rozwaliło do końca. I teraz tutaj już nic nie było, więc trzeba się dostać do tamtego drugiego typa, co kopię właśnie tam na awku. Tylko muszę gdzieś tutaj wyperować. Dobra, rozwaliło wszystko, więc jest elegancko. Więc teraz trzeba go do jakoś tam wperować w tamtą stronę, więc okej, rzucamy tutaj perełkę. Aha, się zbugowałem w ścianie. No to zrobi się zbugowałem w ścianie. No to zrobiście. Dobra, widzimy się po chwilowym cięciu, jak odbuguje się. Będę musiał iść na bazę i tu przyjść jeszcze raz. Dobra, także widzimy się po chwilowym cięciu, pozdro. Dobra, także ja tutaj jestem już po chwilowym cięciu. Wybugowałem się perłami do góry. No i co, biorę rzucaki, wbijam tutaj kolejny raz na tego typa, który kopie nawku sobie tutaj. To jest Limak 137, z tego co mi się wydaje, ma dużo rankingu, jak mnie właśnie wtedy zabijał na tym live'ie. Nie, ma się 800, a myślałem, że ma więcej ten typeczek. Dobra, myślałem, że on ma więcej, jednak się przeliczyłem. Ale to nie znaczy, że go nie zabiłem sobie po prostu na awku. Oni mnie zabili, tak jak mówiłem. To ja w sumie gilię przebiję i nawet dwóch zabiję, więc no tak jakby odwdzięczę się podwójnie, że tak powiem. Także dobra, lecimy z tymi szucakami dosyć szybciutko. Nie ma tu na szczęście żadnego obsydianu, ten kuboid jest dosyć tak średnio zabezpieczony. Jakbyście chcieli tej gilii przebić kuboid, to macie kordy. Możecie ich przebijać cały czas, nie? Normalnie tak, o, przebijajcie ich cały czas. Polecam bardzo serdecznie. No i co, lecimy z nimi tutaj na dół. Już mi tak wydaje, że z 10 kratek i będę gdzieś około tego limaka, może trochę więcej. Zobaczymy, czy wystarczy mi te 6 rzucaków, które mam w tym momencie na weku. Fajnie, bo gdyby właśnie te pół staka rzucaków mi starczyło, które wziąłem na ten kuboid, przeznaczyłem. Ale nie wybucha rzucak, dobra, wybuch rzucak, jest elegancko. No i ten typeczek sobie już kopię tutaj. Tutaj jest jakiś obsydian, czyli prawdopodobnie to jest właśnie zabezpieczenie, tak, do jego kopania. Będę musiał się gdzieś bić tutaj właśnie z boku. No i co, zobaczymy, okej, leci jeden rzucak, leci drugi rzucak. Mam jeszcze 3 rzucaki, więc zobaczymy, czy uda się właśnie tymi 3 rzucakami tu wbić. Chyba się nie uda, ale uda mi się raczej gdzieś tutaj od boku po prostu wbić. Więc ja sobie tutaj dobiorę od razu kolejne rzucaki, a mianowicie 8 rzucaczków. I wbijamy gdzieś tutaj, dobra, zobaczmy. Okej, to ziomek tam stoi, pewnie są kilo na prawie lub przecież w stylu odkłada. No bo wiecie, on na Tiny Tasku kopie na awku, więc pamiętajcie, nie warto kopać, znaczy no wiecie, warto kopać na Tiny Tasku, bo w sumie macie itemki, kiedy nie musicie być przy kompie.
Ale no, jak już to robicie, to zabezpieczacie sobie dobrze kuboidy, bo oni tak średnio mają zabezpieczone kuboidy. Tylko martwi mnie jedna rzecz, dlaczego ten rzucak? O, wybuch ten rzucak. I okej, jestem już gdzie ten typek tutaj kopie nawkę, ale on słodko wygląda. Ale ten typek słodko wygląda, jeszcze on jeszcze nie wie. Ten ziomeczek jeszcze nie wie, co go czeka. Dobra, w ogóle mają tu jakoś tego. Jakieś mają tu jeszcze jakieś skrzyneczki. Dobra, ja wbijam się tutaj szybko, żeby ten ziomek się zaraz nie obudził po prostu. Jakoś cudownie mnie nie zabił. Więc okej, szybko tutaj wbijam się. Siemanko gościu, siemanowa, luwa. Także niestety przykro mi stary, ale sobie zginiesz. Dobra, łatwo, ziomeczek pokonany. Tu jest jakaś stoniareczka i gdzieś tutaj myślę, że wbijamy, bo pewnie będzie gdzieś tutaj zejście. No właśnie, tu jest zejście. Tak, tu jest zejście do skrzynek. Zobaczmy, co ma w skrzynkach. Nic nie ma w skrzynkach? Kurde, myślę, że oni chyba coś dopiero krótko kopali na tym mawku. Tu są jakieś skrzynki. O, jest TNT i są sety. Kolejne sety są. Wow, 300 kikobeliksów. Ej, teraz dopiero to zauważyłem. 300 kikobeliksów to w sumie zajebiście. No, 300 kikobeliksów mi się bardzo przydadzą. Będę miał z tego dużo stręży, więc no, nawet w porządku, nawet w porządku wam szczerze powiem. Nawet w porządku, więc zrobię tutaj bloki i zrobimy tak. To TNT sobie zamienimy. TNT sobie zamienimy, moi drodzy, po prostu tutaj na rzucaki, te, które miał tutaj w skrzynce. Ich własnym TNT się będziemy do nich wbijali, więc myślę, że to taka w porządku tutaj rzecz. Dobra, zmieniam sobie tutaj na jednego rzucaka, czy mi tutaj starczy? Chyba mi starczy, idealnie, dobra, idealnie, mam 9 staczków. Więc okej, okay, robię sobie tak, pyk, myk. I odbiorę tutaj te moje kobliksy z powrotem. Złota nie potrzebuję w sumie. Tu jest jakieś TNT, też weźmiemy. I tu są sety. Czy ja sety potrzebuję? No teoretycznie mam jakieś miejsce na jednego seta, ale setów nie potrzebuję, więc wezmę sobie tylko w sumie takiego jednego tutaj secika, żeby było z tej skrzyneczki i im to też tą skrzynkę po prostu rozwalę. Dobra, rozwalam tą skrzyneczkę i muszę wrócić teraz tam do góry. Wow, ile to jest w ogóle kobla? W sumie... Co mi szkodzi? W sumie, co mi szkodzi? Mi ludzie przychodzą pod gilię, rozwalają kuboidy, bo gilia zombiaczka, to ja też ludziom porozwalam kuboidy. A co się będę? Co się kurde będę, więc zostawcie kciuka w górę, jeśli chcecie więcej takich wbit tutaj, wiecie, na tych odcinkach, takich wiecie, do gilii, które mnie zabijają w nogach. Czy coś w tym stylu? Piszą, nie wiem, dawaj 1 na 1, równa klepa itd. itd. A tepają mnie w nogi, więc no nie polecam. Więc okej, dobra, tutaj robimy sobie pyk, myk, myk. O nie, niepotrzebnie rzuciłem tego rzucaka tutaj, bo chciałem to otworzyć tym killoffem. Ale dobra, nieważne, więc rzucamy sobie jeszcze tutaj. Fajnie było, gdybym wbił do jakiejś ich gili, żebym im podbił gili. To już w ogóle była taka wisienka na torcie tego odcinka. Ale okej, dobra, tu mają jakieś pomieszczenie, tu jest kolejne pomieszczenie. I tu są kolejne pomieszczenia, dobra, zobaczymy, gdzie tutaj dojdę tędy. Czy tutaj coś będzie? Chyba nic tutaj nie będzie, tu będzie pewnie jakiś spad lub coś w tym stylu. Dobra, zobaczmy, czy to będzie jakiś spad? Tak, tu jest jakiś kuboi, też kuboi tutaj, jest jakiś pokój chyba kolejnej osoby z ich gildii, więc nie możemy, po prostu wbijemy tutaj. O, są tu skrzyneczki, elegancko, są skrzyneczki pod tym, więc może będzie coś jeszcze w tym pokoju. Ja tutaj nie przyszedłem po itemie, ja tutaj przyszedłem im rozwalić kuboid i jak gdybym przyszedł po itemie, to bym sobie po prostu wyczyścił EQ i brał te sety, ale no tak jak mówię, nie potrzebuję póki co setów, bo mam całkiem sporo, bo dostałem od moich kochanych widzów, których pozdrowiłem na początku odcinka, więc okej. Okay. Rozwaliło gdzieś tutaj? Nie rozwaliło. Okej, dobra, rozwaliło chociaż tutaj. Dobra, wbiję tutaj perełką. Okej, jestem tutaj perełeczką i zobaczymy, co tutaj mają ciekawego w tych skrzynkach. Nic tu nie ma, ale im to po prostu rozwalę, bo w sumie czemu by nie. Okej, tu są jakieś skrzynki, tu jest mieczyk. Stack emeraldów, mogę to wziąć, więc okej, weźmy sobie ten stack emeraldów. Całkiem spoko. Coś jeszcze jest. Nie, w tej skrzynce już nic nie ma, więc wychodzimy z powrotem sobie tutaj do góry. Pyk. Dobra, wyskoczmy. Elegancko. Myk. I pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest w tym stronę, w tą stronę. O, to mnie bardzo ciekawi, czy coś jeszcze w tą... Jest, tutaj jest kolejny pokój, więc elegancko. Kurde, wszystko im rozwalimy, za karę, po prostu to jest kara. To jest kara dla tej gildii i tyle. Okej, okay, o, tu ładnie wejście mi jeszcze zrobili. Tu nic nie ma, żadnych itemków, ani nic z tych rzeczy. O, tu jest coś... bo tu jest coś zaopsowanego, coś czuję, że tu może być coś dobrego. To ja sobie wywalę w takim razie te emeraldziki. Kobliksy wezmę, bo kobliksy się przydadzą. Coś czuję, że tu będzie pewnie cała skrzynka setów. Cała skrzynka setów to pewnie będzie, a nie, jednak nic nie ma. Się przeliczyłem, niestety. Trochę lipa, że się przeliczyłem, ale porozwalamy im tutaj to do kopania, kurde. Tak o, tutaj rozwalimy. Tu kolejny rzucak. Tu jeszcze jeden rzucak. I co? Co się będę, kurde? Jak będą, to sobie naprawią. To ja ma być kara dla nich. To ma być kara i tyle, dobra. Okej. Dobra, myślę, że to będzie na tyle z tej wbity, bo tutaj już nic więcej w tych pomieszczeniach nie mają. Chyba że mają gdzieś poukrywane skrzynki, to jak ta gildia ogląda ten odcinek, to może mi napisać, że macie poukrywane skrzynki. Pozdrawiam gildię KRTS, którą właśnie przebiłem. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy tutaj zostawił subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i napiszcie, jeśli dotarliście do końca, w komentarzu hashtag Minecraft 1337 i wam po prostu przypnę serduszko. No i co? Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę wraz z dzwoneczkiem. No.
no i także yo, pa pa.